Miłośnicy poezji, również tej śpiewanej, być może pamiętają piosenkę, którą śpiewał zespół Stare Dobre Małżeństwo, do słów Edwarda Stachury: Wędrówką życie jest człowieka. Więc, tak, dzisiaj o wędrowaniu o tym moim, Twoim, naszym wędrowaniu słów kilka. i dobro, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym słowie, w tej naszej wędrówce przez życie, w tych spotkaniach na dobranoc, spotkaniach z dobrym słowem. Przypomniała mi się ta sytuacja, jak jesteśmy na pielgrzymce. Kiedyś chodziłem częściej na pielgrzymki, teraz już mniej tego czasu. Ale taka sytuacja jest na pielgrzymce, że jak się dojdzie do jakiegoś postoju zwłaszcza tego obiadowego, który jest dłuższy, czasami dwie godziny, czasami dłużej. To już tak człowiekowi się dobrze zrobi, tak odpoczywa, dobry obiad, gdzieś tam się zjeżdża na pielgrzymce, zawsze obiad jest dobry, cokolwiek się dostanie od dobrych ludzi to zawsze jest to dobry obiad. No i, i to sierpniowe słońce, sierpniowe popołudnie, tak się ciepło robi, i nagle po dwóch, czy po, po, jak to, po tym czasie przerwy rozlega się gwizdek porządkowych którzy mówią, że trzeba wstawać i iść dalej, więc trzeba zwijać te wszystkie manele, które się rozłożyło, trzeba prawda, spakować ten swój obóz i iść dalej. Tak to w tym naszym życiu jest, nie? Że, że od, czasu do czasu, od czasu do czasu trzeba zebrać ten swój obóz i pójść dalej. Nigdzie nie jesteśmy tutaj na stałe. Ciągle zmierzamy do jakiegoś celu i ważne, żeby ten cel sobie określić. I w, o tym... I o tym w dzisiejszym słowie na dobranoc serdecznie zapraszam, a fragment z książki Wieczór z Panem Bogiem. Dzień za dniem wydarzenia powszedniego dnia sprawiają, że zwracamy uwagę jedynie na teraźniejszość. Kiedy zdarzy się coś niecodziennego, np. Na narodziny dziecka, pierwszy dzień szkoły, zmiana pracy albo śmierć jednego z rodziców, może być to dla nas emocjonujące, gorzkie lub wręcz smutne. Pierwsza linijka pieśni skomponowanej przez Alberta Brumleya wskazuje nam sposób, w jaki powinniśmy patrzeć na czas, który przeżywamy na tej planecie. Tekst tej piosenki brzmi: Świat nie jest domem mym. Jam tu przechodniem jest. W książce Obcy i Pielgrzym autor opisuje sposób, w jaki winniśmy patrzeć na samych siebie. Chociaż nie poleca zupełnego oderwania się od życia toczącego się wokół nas, to jednak radzi, powinniśmy żyć na tym świecie tak, jakbyśmy do niej nie należeli całkowicie. I winniśmy unikać przywiązania się do rzeczy przemijających, co zgubiło już wiele gorliwych dusz. Jest rzeczą mądrą przypomnieć sobie, że nawet najbardziej ukochane ambicje i zainteresowania są przemijające. Dusza wyrośnie z nich, albo przynajmniej musi je na tym świecie pozostawić. Dla pielgrzyma nie jest to wcale przygnębiająca wieść. Wprawdzie może on odczuwać żal, lecz nigdy rozpacz czy bunt. Te fazy życia są incydentami podróży. Liczy się cała droga, a nie jej poszczególne etapy. Czy nie nadszedł już właściwy czas, by ponownie wyruszyć? Więc z radością w sercu zwiń obóz. Jest to tylko jeszcze jeden przystanek w drodze do domu. Domem tym jest oczywiście niebo, dla chrześcijanina najwspanialszy port. Kiedy uświadamiamy sobie po raz kolejny, iż naszym ostatecznym przeznaczeniem jest niebo, wszystko przez co w danej chwili przechodzimy staje się bardziej zrozumiałe i nabiera większej wartości. Nasze życie podzielone jest na przeróżne etapy, różne są fazy w naszym życiu, i trzeba iść do przodu, trzeba iść dalej. Nie można zatrzymywać się na pewnym etapie, na pewnym wydarzeniu. Ono może być ważne i ono oczywiście jest ważne dla każdego z nas, ale człowiek, który ma świadomość tego, że jest pielgrzymem, idzie cały czas do przodu. Zostawia poszczególne o, o, obozy i idzie dalej. Tak jak mówiłem o, o pielgrzymce na wstępie, nawet jeżeli było nam dobrze u gospodarzy, którzy nas przyjęli, którzy nas ugościli, to jednak przychodzi ten moment, że trzeba wstać i pójść dalej. Bo przecież idziemy do celu. Ważne jest, żeby sobie w życiu uświadomić, co jest celem naszego wędrowania. Czy rzeczywiście celem jest tylko to, by, by tutaj na ziemi przeżyć odpowiednią chwilę radości, szczęścia. Ciągle jesteśmy nienasyceni, ciągle nam mało. O tym już nie raz mówiłem, więc uświadamiamy sobie, że, że chcemy czegoś więcej. I uświadamiamy sobie, że tym, co nas. Potrafi ostatecznie i tak całkowicie, i tak w pełni usatysfakcjonować jest niekończące się szczęście w niebie. Niebo, najwspanialszy port dla człowieka wierzącego. I to jest wielka nadzieja, słuchajcie, dla nas, i to jest coś, co, co nadaje sens na, naszemu życiu. Papież Benedykt XVI pisze coś takiego, że jeżeli sobie uświadomimy cel. I ten cel jest naprawdę ważny, i ten cel jest czymś naprawdę wartościowym, to ten cel usprawiedliwia trud drogi. I teraz zobaczcie, jeżeli sobie przyjmiemy, że dla nas, dla ludzi wiary, celem jest niebo, czyli celem jest niekończące się szczęście. Nam, nam czasami trudno sobie to wyobrazić. Nie? Jak, jak to szczęście będzie wyglądało, no, 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 nie potrafię tego opisać. No, nie potrafię tego opisać, ale jest to coś, za czym, za czym serce tęskni. Jeżeli wiem, że tam będzie to niekończące się szczęście, to naprawdę ten cel usprawiedliwia trud drogi. Usprawiedliwia to, że trzeba wstać i pójść dalej, że trzeba zostawić to, co wydawało nam się miłe, dobre, przyjemne. Trzeba to zostawić i iść dalej, i iść dalej. Słuchajcie, idźmy dalej. Razem, we wspólnocie. Razem łatwiej. Nie? To, to, to jak ktoś próbował przejść długi odcinek drogi sam, no to wie, jak jest to trudne. A kiedy idziemy razem, kiedy idziemy we wspólnocie, kiedy mamy obok siebie ludzi, którzy idą w tym samym kierunku co my, to jest o wiele łatwiej. Kiedy jesteśmy we wspólnocie kościoła, wspólnocie, w której w sposób szczególny działa Bóg, bo przecież kościół to jest, to jest, no to jest działanie Boga w historii, to jest działanie Boga w świecie, to jest prowadzenie ludu Bożego przez ten świat, przez tę historię do, do, do życia wiecznego, do nieba. Po to jesteśmy we tej wspólnocie. Bo w tej wspólnocie działa Bóg, w tej wspólnocie kościoła, i Bóg nas prowadzi. Bóg nam też tutaj, w tej wspólnocie, daje potrzebne łaski, potrzebną pomoc, byśmy, byśmy ten cel osiągnęli. Bądźmy razem, bądźmy we wspólnocie, bądźmy w kościele i idźmy razem tam, do tego upragnionego celu, jakim jest życie wieczne. A wszystko inne trzeba tutaj zostawić. Trzeba tutaj zostawić. Dobrze, spokojnej, dobrej nocy, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.